Krzysiek i Kasper dostają pismo z dużej kancelarii prawnej. Przyjaciele otwierają list, a tam wezwanie do natychmiastowego wyłączenia aplikacji. Chłopaki zostali oskarżeni o plagiat, ponieważ taka sama aplikacja została wypuszczona na rynek w Chinach tylko kilka dni wcześniej. Dlatego też Chińczycy roszczą sobie prawa do tej aplikacji. Krzysiek i Kasper początkowo myślą, że to jakiś żart. Jednak okazuje się to prawdą. Razem postanawiają udać się do mecenasa Pawlaka i poprosić o pomoc. Mariusz tłumaczy im, że wygraliby z nimi w sądzie. Tylko zwycięstwo nad tak dużą kancelarią będzie słono ich kosztować. Niestety żaden z nich nie ma wystarczająco dużo pieniędzy, aby toczyć batalię przed organem sprawiedliwości. Przyjaciele nie mają innego wyboru i muszą wyłączyć aplikację. To koniec apki Kacpra. Wiecie, co mnie zastanawia w tym wybitnym wątku? Dlaczego tak długo czekali z tym pozwem? Oraz dlaczego Chińczycy? Chciałbym to jakoś fajnie podsumować, ale nie wiem, co mam powiedzieć. Jedynie, co mi przychodzi do głowy, to że dom Krzyśka za niedługo będzie jednym wielkim pośredniakiem. Bo Monika nie ma pracy, Kasper i Krzysiek również, a Konradowi zamkną Addiction. Także cytując klasyka, a w pośredniaku byłeś? A oni będą odpowiadać, w tym kraju nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem.